O, jest intro. No cześć, z tej strony. Jesteś teraz starter! To. Ja chcę się tylko przywitać. Dobra, to uwaga. Według legendy historia Jorviku rozpoczęła się wraz ze spadającą z nieba gwiazdą. Przybrała ona postać dziewczyny dosiadającej konia, której światło ożywiło wyspę. Jej dzieje zainspirowały bohaterów chroniących Jorvik przed wszystkimi, którzy chcieliby wyrządzić mu krzywdę. Przed zagrożeniami płynącymi z tego świata oraz z innych światów. Jednak największym darem tej dziewczyny dla Jorviku była wyjątkowa więź pomiędzy koniem a jeźdźcem. Dzięki niej nie ma rzeczy niemożliwych. Mieszkańcy wyspy dbają o swoją silną i trwałą więź z końmi. Dziś Jorvik jest znany na całym świecie jako raj dla tych, którzy kochają jazdę konną. Choć legendy zostały już dawno zapomniane, ich bohaterów można wciąż odnaleźć w halach jeździeckich i na szlakach. Twoja historia na Jorviku właśnie się rozpoczęła. Zmierzasz do stajni Murland, gdzie będziesz dbać o własnego konia. To spełnienie marzeń. Być może uda ci się tam zadomowić, poznasz nowych przyjaciół i zostaniesz słynnym jeźdźcem. Jednak w głębi serca czujesz coś, czego nie możesz zlekceważyć. Wyspa do ciebie szepcze. Czy te dawne legendy o bohaterach na koniach mogą być prawdziwe? Gdy tworzysz ze swoim koniem jedność, na Jorviku możesz osiągnąć wszystko. Jak wykorzystasz spędzony tutaj czas? Hime, jak wykorzystasz spędzony tutaj czas? Dream home. Tam na wsi. Ej, to właśnie, bo będzie miało zadania z tym typkiem. Tak. Także witajcie wszyscy, z tej strony oczywiście ja, Abi, i jak widać jest ze mną też Hime, chociaż jeszcze jej nie widzicie w sumie. Ale dzień jest. Dobry. Tak. Zniknęłam. O. Jak to? No bo kliknęłam po mini intro. Używaj strzałek, bo ja tak bardzo nie umiem grać w tę grę. Hej, Justin. O, ja się nazywam Ritika. Rititka. Trytytka. No i mam ksywę. Trytytka. Oj, przeklikałam jak zwykle Justina, ja nie mogę. To jest już nawyk, okej? Okay? To jest już nawyk. Przepraszam. Możesz rozmawiać z ludźmi z wykrzyknikiem nad ich głowami. Podejść do nich i naciśnij lewy przycisk myszy, aby rozpocząć rozmowę. Muszę przeczytać Justina przez ciebie. Teraz Justin będzie moją postacią. Co ja teraz zrobię? Jezu, jak ja wyglądam! Witaj w stajniach Murland. Jestem Justin i prowadzę je razem z tatą. Nie wiem czemu, ale chciałam przeczytać razem z tobą. Zajmuję się tutaj końmi i dbam o to, by każdy miał odpowiedniego jeźdźca. Myślałam, że każdy człowiek i miałam takie, co? Dobra, ta seria nie będzie normalna. Jesteś gotowa, by poznać swojego konia? Nowy przyjaciel, tak. Melon! Oto twoja nowa koleżanka! To jest głupie, Boże. Już wszystko przygotowałem, więc po prostu wsiadaj. Melon i ty z pewnością szybko zostaniecie najlepszymi przyjaciółmi. Ty zauważyłaś w ogóle, jakie te postacie mają pieluchy? Nie obchodzi mnie to już. Nie mogę na to patrzeć. Ja mogę przeczytać to, co teraz on będzie mówił. Nie przeklikałam jeszcze. Dajesz. Banana wygląda na zadowolonego z tobą na grzbiecie. Wygodnie ci? Świetna z was para. No co ty? Aż otarł czoło u mnie, nie? O, kolejne zadanie. No co ty? Konie są czymś innym niż rowery czy samochody. Z końmi budujesz więź. Im więcej spędzacie razem czasu, tym bardziej zauważasz, kim dla siebie jesteście. Ale głębokie słowa. Tutaj w staniach Murland oczekujemy, by nasi goście dbali o swoje wierzchowce, więc wyjaśnię ci podstawy opieki nad końmi. Dziękuję. Justin będzie nas uczył, jak opiekować się nad koniem. Aha. Oto przycisk zsiadania. Kliknij tutaj, by zejść z konia. Chód i bieg, bla bla bla. Naciśnij głowę swojego konia. Wow, tego kiedyś nie było. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcję. Po lewej stronie znajdziesz opcję opieki nad koniem. O, czyszczę kopytka. Czyszczę kopytka. Ale się na mnie patrzy, banana. Kurde, czego ja mu teraz czyszczę te kopyta, takie wiesz, wysmarowane tym kremem. No moje są naolejowane.
Olejowane. Wypolerowane, sorry. O, jeśli skończy ci się jedzenie, możesz je dokupić w sklepie z jedzeniem dla koni. Naciśnij ten przycisk, aby napoić. No dobra. A ty wdepłam w Justin, ty weź się odsuń ode mnie. Oj, czyżbyś? Jeśli skończy ci się woda, możesz nalać ją do wiadra, przeciągając je ze swojego plecaka i upuszczając je na studnie. Wow, ale to jest teraz aktualnie... Wydaje się to pomocne. No, kiedyś to nie miało sensu. Oj, słyszę tą brodę. Skończyłaś codzienną opiekę. Twój koniec. Czekaj, bo odrobinę jestem zacofana. Szczęśliwy. Odrobinę. Odrobinę. Aha. Słowo klucz. Ale ładny interfejs. By sprawdzić nastrój swojego wierzchowca, otwórz w dowolnej chwili kartę konia, naciskając tutaj. Hej, Melon. Teraz twój koń czuje się świetnie. Dzięki temu będzie biegał o 10% szybciej. Wow. Mogę. Ej, bo mam czarny ekran, bo mi się zepsuło coś. Halo? Jezu, już? O, dobra. Kliknęłam jeszcze raz na ten, na Melona i już zadziałało. Mamy już pierwszy błąd. Trzecia albo czwarta minuta filmu. Pozdro 600. Justin Moore. Dobra. No, czytaj, czytaj. Dobra robota, René. Teraz twój koń czuje się lepiej. Jest bardziej zadowolony. To wcześniej był mniej. Rób to codziennie. A zanim się obejrzysz, pana zacznij szybciej biegać. Jeśli zajmiesz opiekę nad swoim koniem, zrobi się markotny i będzie sprawował się gorzej niż zazwyczaj. Odpowiedzialny jeździec nigdy. Do tego nigdy do tego nie dopuści. Nie tak robiłem w Staniach Moorland. Chyba się nie nadajemy. Dlatego szybko stąd znikniemy. Tu w Moorland zawsze jest coś do zrobienia przy koniach. Teraz wiem, że mogę ci zaufać. Przyjdźcie do blisko ogłoszeniowej przystajni. Być może znajdziesz tam dla siebie jakieś zadanie. No już ze mnie pachowa chcą zrobić, nowe już ze mnie pachowa ogłoszenia. Więc sprawdzaj ją regularnie. A! I jeszcze coś. Jeśli w wiadrze zabraknie wody, możesz je napełnić ze studni. Nieopodal lub z korytka we własnej stajni. W niektórych sklepach można też dostać trochę siana. No jasne, będę wiadra wozić ze sobą, nie? Justin Moorland wpisano do dziennika. Idę przeczytać, uwaga, uwaga. Zawód trener koni. Data urodzin 30 sierpnia, panna. No patrz, twój znak zodiaku ma chłop. Kropny jest, nie nadaje się na znak zodiaku. Miejsce zamieszkania stajnie Moorland, ulubiona potrawa lasagna, specjalne umiejętności dobieranie konia do jeźdźca. Hobby, symulatory hodowli koni. To nie brzmi ani trochę dobrze. No. Rodzina, Thomas, ojciec Kateriny, zmarła matka, Jasper, dziadek. Justin był pierwszą osobą, którą spotkałem. Czemu to spotkałam? Aha, bo to jest nasze, dobra, Jezus Maria. To jest nasza notatka na temat tej osoby. Dobrze. Justin był pierwszą osobą... Ej, ale to by było bez sensu, Jezu, jaka jestem głupia. Chciałam czytać, że wiesz, że to on to napisał. I Justin był pierwszą osobą, którą spotkałem. Boże. No, Boże. To nawet nie mogę. Justin był pierwszą osobą, którą spotkałam, kiedy przybyłam do stajni Moorland. Jest bardzo miłym i pomocnym chłopakiem. Z której strony jest miły? Bo co, bo dał ci wiadro? Albo szpony do ręki. I co, i cię przytulił. I tak już cię uwiódł, ty. Rikitka. A nie, sorry, ritika, trytytka. Ma wiele cierpliwości do nowych chciałam przeczytać zwierząt. Czy z dziewcząt. Które zazwyczaj po raz pierwszy dosiadają konia. Czemu ja mam takie złe skojarzenia? Nie. Jezu, przestań. Mówi się, nie, że potrafi doskonale dopasować jeźdźca do konia. Ja w to wierzę. Cieszę ja też się to wierzę, bo ja mam wypolerowanego. Zobaczycie za chwilkę Himę. Myślę, że po prostu jej urok osobisty was naprawdę uwiedzie. Czytasz dalej, tak. Justina? Mogę. Dajesz. Nie mogę z tego. Fii, banana, chyba dobrze się dogadujecie.
Jestem pewien, że niedługo będziecie pędzić po szlakach Murland. Lecę no, pędzę. oczywiście. Można dopilnować, by kolejne konie znalazły swoich wymarzonych jeźdźców. A nasza stajenna Maja Diu pokaże ci, gdzie możesz zacząć lekcję jazdy? Przecież ja umiem jeździć, halo. Znajdziesz ją za bramą przy stajni, jak zaraz ci ją otworzę. Ej, patrz, jaki łeb! Nie, ogólnie nie Ej, umiesz ale jeździć. Szybko idzie nam poziom. Nie umie jeździć, ale każe ci jechać do Mai. Faktycznie szybko idzie nam ten poziom. O, będziemy miały zadanie z Wroną. A faktycznie. Tato w ogóle niby śpi, ale jednak macha, nie? To jest taki, no, wiesz, właśnie. Sen na jawie. Czy ja ciebie już zobaczę? Uwaga, uwaga, tak, uwaga, to ty! Uwaga. Stój! Czy ja cię nie widzę? No ja jestem za tą zupą. O my, Jezu, jak ten koń jest wolny. Także słuchajcie, to jesteśmy my. To jesteśmy my, jesteśmy przepiękne. Jesteśmy Ritika i René Pinker na melonie i bananie. Jezus, ale my wyglądamy pięknie obok siebie. Jesteśmy przecudowne. To konie, one wyglądają podobnie trochę nawet. Tak. Tylko mu jest na... Ej, to polerowany. Może to są bracia, tylko tacy, wiesz, z innego ojca. No, bo mój to banan, a twój to melon. Zrobimy sobie fotkę na początek serii. Tylko niech lepiej łby ułożą. O. Taka pamiątkowa fota. Tak. Historyczna, w słuchajcie. Murland w ogóle. W Murland, no w Mordalandzie w ogóle, w jakichś majtach dziwnych. Podnieś ten łeb. W pielusie? Co? Czekaj, bo mój wsadził łeb w twój. A twój zamknął oczy. On nie ma okna. Kliknął, ukryj się. Boże, one się dziabią. Ej, one mają oba zeza. Rodzinne. No coś w tym jest. Mamy piękną foteczkę, słuchajcie, pamiątkową. To co, ja będę mają chyba, nie? Która w ogóle się śpi. Ej, co my mamy na poczcie? Aha, za potwierdzenie maila pewnie. Potwierdziłaś sobie maila? Nie. Co lepiej, to zrób. Idę. Dobrze, to... Możesz mi czytać Maję. Gdzie ja mam telefon? Potwierdza maila, a my przeczytamy Maję. Cześć, jestem Maja. Miło cię poznać. Ritika. Wspaniale, że wybrałaś Murland. Witaj. Ale ona jest w ogóle zjarana. Widać, że ten gnój wywala od rana do nocy, się nawciąga i wiesz... To najlepsze miejsce do spędzania letnich wakacji. Przecież jest zima. Pomagam w stajni, żeby zarobić parę dodatkowych jorwickich szylingów. Trochę więcej grosza nigdy nie zaszkodzi. Przyjdź później, a na pewno znajdziemy dla ciebie jakieś zajęcie. Patrz, kolejni chcą nas wykorzystać. No ja nie mogę. Ja Maja. Myślę, że oni zawsze tylko tego chcieli. No, to też fakt. Dobra. Tak wiele jest do pokazania i opowiedzenia, ale najpierw idź porozmawiać z Jenną. To jest Jenna, nie? Ale Jenna brzmi lepiej. Mm. Opowiedz ci trochę o tym, jak mają się sprawy w Murland. Dobra. O, pokazują mi Jenną. Jenne sta Jenny. Aż znikłaś na chwilę. No, a ty też mi znikłaś. No, bo teraz potwierdziłam. No. Cieszę się. Ja nie. Nie no. A ty szituję. Dostaniesz teraz Star Rider za to na 3 dni. Kurwa. No. Co za emocje. Chodźmy do Jenny. Idziemy o, do kurczę, Jenny. O kurczę, ale się toczy. No ten koń ledwo jedzie, weź na spokój. Tam z tym jak ja nie mogą się rozpędzić. Ej, możemy dodać się do grupy? Ty masz poziom zero. Ty też masz poziom zero niby i banana też ma niby poziom zero. O, zaprosiłam cię do grupy w tym samym momencie. Ale to pięknie wygląda, jak mamy to samo nazwisko. Ja chcę czytać Jenne. Czytaj Jenne. Tak, jestem Jenna. Ty musisz być jedną z tych nowych. Co mogę dla ciebie zrobić? No, to powiedziała. Miło cię poznać, René. Przybyłaś na Jorwik w naprawdę niezwykłym momencie. Naprawdę? Zazwyczaj nie. Thomas Murland osobiście wita nowych gości, ale teraz musi się zająć pewnym problemem. To okropna firma GED. Chcę zamknąć. Nie. Wiedziałam, że tak to przyjdzie.
na pewno znajdzie sposób, by uratować obóz jeździeckich. W przeciwnym razie twój pobyt tutaj będzie naprawdę krótki. Ona nam grozi. No właśnie, widzę. Ale nie powinnam cię tym zamartwiać. Ty i banana jesteś tutaj przecież, by poznać Jorvik. Zanim pozwolę ci opuścić teren stajni, muszę być pewna, że opanowałaś podstawę jazdy konnej. Przyjechałam do ciebie właśnie galopem. Właśnie do ciebie przyjechałam galopem, właśnie. O, zrób jedno okrążenie po torze i wróć do mnie. Czy to naprawdę jest cała nauka? O, ale nauka! Muszę się, ale tor, chciałam powiedzieć. Ona wyewoluowała. Wyewoluowała jak Pokémon. No dobra, cwałem tam, co my się będziemy pierdzielić? Nie mogę cwałem jechać. To jest galop. Nie, to jest cwał. Tak? No? No? Tylko jest taki wolny. No właśnie, taki wolny, że myślałam, że tak. Ale to myślę, że to będzie bardzo długa seria. Dobra, dajesz jedna. Jak ci się podobało? Fantastycznie. Świetnie poradziłaś sobie na to, że to się nazywa praca w zespole. Ty i banana tworzycie świetną parę. Tak, ja trzymać. Nie mogę z tych, jak u mnie jest napisane ty i melun. Tworzycie świetną parę. Myślę, że jesteś gotowa do podjęcia większych wyzwań. Zgodnie z obietnicą możesz teraz wjechać poza ten stan. Jupi! Serio? Wow. I teraz co? Aha, ale dalej Highlando. Highlando. Zanim ruszysz poznać resztę Moorland, musisz mi pokazać, czy ty i banana potraficie skakać. No ale przecież powiedziałaś, że możemy jechać. Ona to szukała. Skakanie na koniu wymaga wyczucia właściwego momentu. Najpierw musisz się rozpędzić do odpowiedniej prędkości. Konieczna jest jazda co najmniej cwałem. Chyba się coś pomyliło. Chyba bardzo. Gdzieś w tej grze idzie skusa skakać. Następnie dajesz komendę, by koń skoczył. Co przy dobrym wyczuciu czasu pozwoli ci pokonać każdą przeszkodę. Wow. Na środku to roznajdziesz przeszkodę. Spróbuj przed nią przeskoczyć. Dzięki. Lecę. Dopiero wsiadłam na konia. Już mam skakać jakąś metrówkę. Ej, wysłuchaj, to jest metrówka. Dobrze strzeliła. No. Wow. Jak to jest wyższe od naszej postaci. Dawaj. Lecę. Dawaj. Koń się nie rozpędza. Jezu, jak on pokracznie skacze. A, nie wykręcę. O mój Boże, co to miało być? Ej, ale o co im chodzi z tym cwałem? Przecież może... Czekaj, ja muszę sprawdzić, czy można skakać z innej prędkości. No patrz, może to jest galopu. To o co im chodzi z tym cwałem? No, tu ona jest jakaś ten... Chyba to źle przetłumaczyli. Ona tylko z cwału skacze. Chciałabym to zobaczyć na takim parkurze, nie? Fantastycznie! Ty i Melon poradziliście sobie świetnie. Nadeszła pora na trudniejsze wyzwanie. No ale halo, miałaś nas wypuścić stąd. Ale to miłe. Trzyma nas tak przy sobie, bo nas polubiła. No, a my i nie. Potrzebujesz większego wyzwania niż ten kwadratowy tor. O. Bramy stajni są teraz otwarte, a na zewnątrz, kawałek drogi za sklepami, znajduje się wybieg. Jedź tam i porozmawiaj z Lorettą. O mój Boże, Roleta. Jedziemy do Lorety. Do Rolety. Jest członkiem klubu jeździeckiego Bobcats i świetnym jestem. Może być mało przyjemna dla nowych, ale nie przejmuj się tym. Teraz nas ostrzegają przed tym, a kiedyś nie ja było pamiętam, nawet o tym. Jaka ona była hamowa kiedyś. Zobaczymy, czy dalej taka jest. Zapytaj ją, na czym polegają wyścigi w Moorland. O, na pewno nam odpowie miło. Na takie pytanie to nawet ja bym nie odpowiedziała jakoś miło. Dokładnie. Na czym polegają wyścigi? Abi? Pani Trytytko, na czym polegają wyścigi? Gdzie ty jesteś? Już się pojawiłam. Nowa umiejętność, możesz teraz galopować. Przecież my galopowałyśmy już 5 razy. Chodźmy. Ja nie rozumiem tej gry. Ja się czuję jak taki bobek, nie mogę. No bo jesteś bobkiem. Uwaga, uwaga, czytam Roletę. Czytaj. Tak, jestem Roleta. Niech zgadnę. Jenna przysłała ci tutaj na naukę podstaw jeździectwa konkursowego. Przed chwilą nie umiałam kursować, a ty mi mówisz o jeździectwie konkursowym? Pewnie, że tak. Wszystkie dziewczyny ze stajni Moorland chcą dołączyć do mojego klubu jeździeckiego Bobcatów. Kto powiedział, że ten klub jest twój? Właśnie mnie to zastanawia. Lekcja pierwsza. Bobcaty przyjmują tylko najlepszych. Jeśli chcesz z nami jeździć, musisz na to zapracować. Lekcja druga. Trenuj. Zawsze. Zawody to świetny sposób dla jeźdźca i konia na osiągnięcie pełnego potencjału. Takiej więzi, jaką ja mam z moim konem Bartokiem. Z
Z moim koniem Bartokiem. Brzmi trochę jak z Tłumokiem. Nie tworzy się przez jedną noc. Roleta, ty mi tu żadnych nocy nie sugeruj. Jednej nocy z koniem. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać twój... Mówiłam, że to serio będzie tak wyglądać, ostrzegałam. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać poziom twój i twojego... Jak ma na imię twój koń? A, tylko nie mów, że Pusio albo coś w tym stylu. Melon? W porządku, może być. Mamy drugi poziom. Ale jak muzyka ja, przy tym poziomie jak ja dawno tej muzyki nie słyszałam. Ja słyszałam, ale zapomniałaś o tym, że ją słyszałaś. Tak. Uwaga, czytam dalej. Rolety. Mój klub zrobił na wybiegu tor treningowy. Spokojnie, to zupełne podstawy. Musisz tylko przed upływem czasu przejechać pomiędzy flagami. Widzisz, odpowiedziała nam, co to wyścigi. Dziękuję. Zobaczymy, co ty i Melon potraficie. My się umiemy kulać. Jedziemy. Ej, ale w sumie nie kojarzę, żebyśmy jechały od nich coś. Był taki wyścig, ale był trudniejszy niż to. Jezu, jak ten koń się toczy! Przecież on się nie rozpędza, no. Ale biegnie. Biegnie bardzo. Ty jak tam biegniesz za mną? O mój Boże. Serio, roku. Najlepsze, że u mnie jestem przed tobą. Poczekaj, ta gra jest chamska, nie? Ona uczy te biedne dzieci, że one są zawsze najlepsze, a tu... Chuj. No, jestem wulgarny. Nieźle jak na początek. Ty i Melon tworzycie zgraną parę. Dzięki, właśnie się poznaliśmy 3 sekundy temu. Teraz możesz zostać na wybiegu. W jedną noc. Jeden księżyc. Ty akurat jest noc, nie? Pozdro 600. Teraz możesz zostać na wybiegu i jeździć sobie w kółeczku, ale jeśli co... No. Przecież co? Ale jeśli chcesz coś osiągnąć na jorwickiej scenie jeździeckiej, to musisz mieć większe ambicje. Laska! Ja siedzę trzeci raz na koniu w życiu, a ty mi mówisz o ambicjach. Lekcja trzecia. Nigdy nie zadowalaj się czymkolwiek, co nie jest perfekcją. Jaka ona jest głupia. Wygląda jak taka Bałbi. Ale ona siedzi krzywo. Ona cała jest krzywa. Mówi o perfekcji. Ale jeśli już o perfekcji mowa, musimy z Bartokiem przygotować się do poważnych zawodów. Dalej poprowadzicie moja koleżanka Ton. Dziękuję, ona na pewno będzie milsza. Do widzenia. Oby. Przeczytaj ją. Idę właśnie. Ustawiam się tak, żebyś miała miejsce obok mnie, a nie w dupę mi jechać. Dobra. Pewnie jesteś tą nową dziewczyną, o której wszyscy mówią. Mam na imię Tatiana, ale przyjaciele wołają na mnie tam. Ej, ona serio ma taką ruską twarz. Nie uważasz, jak taka babuszka? Ej, jak to się nazywa? Te takie laleczki, co jest pełno w jednej i są coraz mniejsze. Ja wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, pewnie widzicie właśnie w tym momencie to na ekranie, jak już sobie przypomniałam, co to jest. Mam nadzieję, że Loretta cię nie wystraszyła. To jest Roleta. Potrafi być dość ostra dla nowych, ale ma dobre chęci. Dla Rolety jej dziecko to bardzo poważna sprawa. Dlatego chcę, by bobkaty pomagały nowym jeźdźcom w stajniach Murland. Mówi, że to praca charytatywna, ale coś czuję, że potajemnie poszukuje nowych członków klubu. A teraz porozmawiajmy o wyścigach. O, ona z nami o wyścigach porozmawia. Nie mogę. Na Jurwiku jazda konna to rozrywka narodowa, więc znajdziesz tutaj mnóstwo różnych wyścigów. Codzienne jeżdżenie na torach wyścigowych to świetny sposób na wytrenowanie konia. Możesz wypróbować nasz podstawowy tor. Spokojnie, pamiętaj, że to tylko trening. Jak ona jest miła w porównaniu do tej głupiej zdziry. Co nie? No. O, idziemy, ale nic za to nie mamy. O, świetnie. Nawet Misza nie zna mi stąd. Misza nam przed chwilą powiedziała, że no, to tylko trening, to się nie przejmuj, nie? Więc spadaj. Biegnij!
Mamy dać siebie wszystko, mimo że to trening. Pamiętaj. Lecę, lecę, lecę. Ej, ale najbardziej patrz. Nie mogę z tego, że tutaj ci chodzą ludzie. No. Te. Tu jest jeszcze ten billboard. O, śmiecia tam widzę. Mogę zbierać śmieci? No właśnie, ja już też coś widziałam. Zaraz pójdziemy sprawdzić, bo ja nie wiem, co to było. Ale mega. Na tym koncie nie mam żadnej odznaki z zawodów. Ja wiem, co będę robić jako ten bobek. Jeździć zawody. Aż wygram. Ej, ale to jest dobry plan. Bo pamiętaj, że tutaj na początku, jak masz, nie wiem, 10 poziom, to tak fajnie, łatwo się te CS-y wygrywa z tymi dubami. Później to... No, no nie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam, no. Ja byłam dzisiaj. O! Chodź. Mam poziom brązowy. Czekaj, zanim jej oddamy, chodź zobaczyć, co to jest. Czy to jest śmieć, czy co to jest? Tutaj. Mi się tutaj coś świeciło. Ej, nie ma tego. Mi się świeciło tam koło Konrada. To idziemy do Konrada. Tak? Do Konrida, okay. No. Chodźmy. Ale dawno u niego nie byłam. Pamiętam, że kiedyś się go bałam. Zawiesiłam się o płot, bo mój koń nie umie skręcać. Nie wiem, co ale on ma. Lecisz przez las! Bo ja na skróty. Co ja będę po drogach jeździć? Ja już konia swojego trenuję. No, no. Nie, czekaj, gdzie to było? Kuźnia Murland. Ale... Ej, nie ma tego. To się pojawiło na chwilę? To tak jak tamto, okej, to jest dziwne. Pewnie jakiś bug znowu. Ej, ten ziomek się steleportował z kosmosu, nie wiem, czy widziałaś. Nie, w ogóle się... To są jacyś, chciałam powiedzieć, kosmonauci. Ale nie. No może tak trochę. Bardziej te... Geodezyjni kosmonauci. A ciul wie. Dobra, chodź, idziemy. Gadać z tymi zdzirami. Hej tam. Ona tankuje. Tak, ona jest tankująca. Dlatego ma taką minę. Nieźle jak na pierwszy raz. Dlatego co? Dlatego wygląda jak tankująca. Ma taką twarz dziwną. Taką skupioną. I ona ma w ogóle zezę. Ej, no trochę. Nieźle jak na pierwszy raz. Naprawdę nigdy wcześniej nie jeździłaś na tym koniu? Wygląda na to, że ty i banana jesteście dla siebie stworzeni. Też tak sądzę. Jeśli chcesz, by banana osiągnął swój pełny potencjał, musisz trenować każdego dnia. Organizatorzy wyścigów, tacy jak ja, pozwolą ci na jedną sesję treningową dziennie, dzięki której poprawisz umiejętności swojego konia. Myślałam, że powie ci, że żebyś nie zawalała toru swoją dupą, nie? Żeby inni też mieli miejsce. Umiejętności swojego wierzchowca. Jeśli masz ochotę na rywalizację, możesz skorzystać z tablicy wyścigu i próbować bić rekordy tak często, jak tylko aha, chcesz. Czyli jednak możemy zawalać tory swoją dupą, okej. Okay. Możemy. Dzięki temu twój koń będzie coraz lepszy. Dodatkowo każdy jeździec zdobywa wstążki, a najlepsi mogą otrzymać nagrody pieniężne. Wow. Cieszę bogate. Się, że cię poznałam, René. Baw się dobrze w staniach Murland i nie zapomnij o treningach. O. Co się śmiejesz? O Jezu, roleta znowu coś od nas. Jedziemy ten wyścig od razu? Możemy. Konia podtrenujemy. Może wbije ten drugi ale... poziom. Żeby się to toczył się trochę szybciej. Jezu, on się nie rozpędza, nawalasz w to woła, on i tak nie jedzie. O, są mistrzostwa Valedale, na pewno pojedziemy. Tak, na pewno. Dotrzemy tam szybciej niż myślisz. W naszym tempie. Pięknie. Jeszcze prawda. Wyobrażasz sobie na przykład bez podwózki tam jechać na mistrzostwa? Chciałabym to zobaczyć. Jeszcze w tym tempie właśnie przez zablokowaną granicę, nie? Nasza postać nie dość, żeby tam dobiegła pierwsza, to już żeby wygrała te całe zawody. No, no. Ona by miała puchar. Ty, nie ale medal, patrz, tylko puchar. Patrz, jaką ta postać, jaki ten postać ma dosiad. Jaki ten postać? Jaki ta postać ma dosiad? Przecież jest przyklejona do tego siodła. I się kiwa, nie? No bo boi się, że spadnie. No. Wow! Poziom wieko. Srebrny! Poszło mi lepiej. Gratuluję. A dzięki. Mi chyba gorzej, bo nic mi się nie pokazało. No, ona za każdym razem to samo pierdzieli. Jeszcze go nie czytam. A ja idę czytać rolety. Chodźmy.
Ja w ogóle następnym razem, na następny odcinek będę sobie musiała odpalić ten stoper, żeby wiedzieć, ile odcinek trwa, żeby nie musieć zrzucać. Bo już 32 minuty. Do ilu chcemy odcinek nagrać? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, tak do tej 22. Weźmy, skończmy to, co ona, co ona od nas będzie chciała i myślę, że wystarczy. Dobra. Widziałam, jak rozmawiałaś z Tan i pewnie pomyślałaś, że coś z tego będzie, ale nie rób sobie nadziei. Tan jest taka miła dla wszystkich nowych, ale traktuje nasz klub jeździecki tak samo poważnie jak ja. Nigdy by nie przyjęła kogoś, kto na to nie zasługuje. By nosić nasze barwy, musisz być najlepsza. Ej, ale ja nie powiedziałam, że chcę tu być. A może ja nie chcę właśnie, tym bardziej. Tak czy my siak, nie chcemy. Szukał cię Justin. My nie chcemy, my tak. My jesteśmy grupą pomarańczowych koszulek, spadaj. Ej, zróbmy z siebie tutaj takie alternatywki, proszę. Dobrze. Ja myślę, że to pasuje do nas. Ja też to myślę. Tak myślę. Tak czy siak, szukał cię Justin. Pewnie potrzebuje pomocy przy sprzątaniu stajni. Myślałam, że powiesz, że przy sprzątaniu gnoju, nie? I tak. Ale to było... Nie każ mu czekać. O, dostajemy kurtkę. Wow. Zieloną. No normalnie jesteśmy krok bliżej do alternatywki. Tak, myślę, że... Ej, zniknęłaś, ona już jesteś. Ona może przynajmniej... Oj, weszłam w sklep. Mają to same różowe gówno, choć idziemy. My nie chcemy różowego, my chcemy czarny. Faktycznie są śmieci. Gwiazdka w krzakach, chodź! Sie! O, jakaś do mnie skacze, Tuwa. Zostaw mnie, nie znamy się. Nie będę się z tobą bawić. Ona pewnie biega mnie. Wściekła cię, jednak nie. Mam gwiazdkę. Cieszę się, że masz gwiazdkę. Trochę jeszcze tutaj odbiorę. Aha, dostajemy koszulkę tą halloweenową. Mech. O, widzisz, ona dębuje do wszystkich. No widzę właśnie, ona chyba tak se odębuje. O, myślałam, że ta halloweenowa chociaż czarna będzie. Byłybyśmy ale jest... A, to dupa. Ale tu więcej czarnego jest przynajmniej. No dobra. Ja biorę i tak tył i pleców wygląda tak samo. Prawda. Chodźmy. Jedziemy do Justina. Robię. Ale ta wrona drze mordy. Hej. Depłam w niego. Czytasz? Ty możesz. No jak tylko raz czytałeś, to weź go już czytaj. Dobrze, dobrze. Witaj ponownie, René. Ty i banana, dobrze się bawicie? O, czekaj. Czasami, kiedy wykonujesz zadanie, możesz za nie otrzymać przedmiot. No co ty nie powiesz? Patrz, jaka ale kurtka. Ale wyglądam. O ja. Czekaj, musimy sobie zrobić ten, musimy sobie zrobić fotę kolejną. Pierwsza wspólna kurtka, pierwsza zapłata za nasze, prawda... Męki. Ale mamy miny, widać, że po prostu zabija nas tutaj to. Czekaj, będziemy miały z tym z głową. Myślę, że René i Trytytka tutaj wygrywają całe życie. Ja też tak myślę. Dobra. Nasze konie tak samo. Tak. Banana i melon. Mój ojciec, Tomas, chciałby cię nie wiem czego. Się zapomniałam. Najwyraźniej chcę zapytać cię o coś bardzo ważnego. Boję się, że może chodzić o problemy, jakie ostatnio mamy. Ziomek. Pan Campbell, wędny szef firmy i Edy, robi wszystko, by eksmitować, a później zniszczyć stajnię i wybudować tu luksusowe osiedle. Kto by chciał mieszkać w tej znaleźć sposób, żeby go powstrzymać, ale jest przebiegły jak lis. Tomas powinien być w pobliżu stajni, obok Jenny. Wiesz, tę dziewczynę, która pokazała ci kwadratowy tor? No co ty? Tak. O, Tomas. Chyba ci się jednak... O, przytył mu się. Jesteś miła bardzo. Uczy się od najlepszych. No wiem właśnie. Loretta.
To moja przyjaciółka od Roleta to teraz. twoja idolka w różowej bluzce. Tak, dlatego mam nazwisko Pinker. Uwaga, uwaga, będę czytać Tomasa. Dziękuję ci, Trytytka, za szybkie przybycie. Ej, brzmi co najmniej, jakby mu coś pękło, nie? I mówię, to z Trytytką. On się zapowietrza. Sytuacja z panem Campbellem z GED wymyka się spod kontroli i potrzebuje twojej pomocy. Tomas Morland, dodano do dziennika. Fajny dźwięk pisania jest przy tym. Jak się właśnie dowiedziałem, prawie przekonał Radę, że firma GED posiada prawa do naszej ziemi. Dlatego zostało nam już niewiele czasu. Jego przerażający geodeci, ale miałam rozkminę, co czytam, rozstawiają już sprzęt, dzięki któremu będą mogli sporządzić szczegółowy plan pomocny przy rozbiórce. Więc przy rozbiórce to pomaga? Jak to ma im pomóc przy rozbiórce, gdzie oni wystawiają to w lesie? Serio mnie to zastanawia. Wiesz, oni mają jakieś pole magnetyczne, skoro są astronautami, to tak na odległość lecą. A, rozumiem, rozumiem. Jestem prawowitym właścicielem tej ziemi, okej? Okay? To jest najważniejsze. Pomożesz mi uratować stajnię Moonland? Musimy opóźnić pracę geodetrów, geodetrów pana Campbella, żeby zyskać na czasie. Wystarczy, że wyłączysz ich sprzęt GPS, ustawiają go na terenie poza stajnią, w stronę wzgórz z placem budowy. Zaznaczyłem na twojej mapie, gdzie mniej więcej możesz znaleźć ten sprzęt GPS. Powodzenia! Dzięki. Ale dużo PD. Ej, ale tak dziewczynkę, która dopiero do stajni przyjechała wysłać na taką misję? Ziołek jedzie bez tych... bez animacji. To takie zbliżenie do niego. Widzimy się? O, widzimy się. Całe szczęście. Tutaj powinna być taka dramatyczna muzyka, kiedyś była. Ale chyba nie ma. O! Ja ogólnie muszę podgłośnić muzę. Ja to robię. Jest! Jest taka muza, taka wiesz, fest. Ale ej, że oni na... złe. O Jezu, ale muza! Jakby, nie wiem, nas mieli zaraz ukatrupić. No. Wiesz, uciekamy przed śmiercią. Bez kitu. Przed ich polem magnetycznym. Jest, zanim ten koń tam doturla, to ten ziomek tu podejdzie, nie? Ale najlepsze jest to, że oni nam nic nie zrobią. A jak klikniesz przy nich, to nie zwracają uwagi? Nie. Jezus, ja już biegłam nawet w jednego. Ej, to obniżyli poziom tych zadań. Kiedyś to trzeba było uważać, żeby ciebie czasami właśnie, nie zobaczyli. Czy kiedyś nie było wokół nich tego czerwonego, że nie można podejść do nich nawet? Nie wiem. Jezu, widzę ten wir tam w tle. Właśnie też widzę. Ja czekam na ciebie. Oleś tu ludzie rozpią. Ale muza. Od tej wrony się włączyła taka muza. No. U niej się włączy taka halloweenowa. Ja akurat mam normalną. Dobra, uwaga. Wspaniale! Świetna robota! Jestem ci wdzięczny. To ich trochę opóźni. Teraz nareszcie mam chwilę, by popracować nad dowodami, które będę mógł przedstawić Radzie. Jakiej Radzie? Przecież tu nie ma Rady żadnej. No i przez to, że skoro my sobie mogłyśmy to poklikać, to oni też klikną raz i koniec, nie? No właśnie. Może jak to zgubię. Wygra. Co ja teraz zrobię, Trytytka? Dokumenty prawne pana Campbella to dla mnie twardy orzech do zgryzienia. Jestem pewien, że powstrzymałbym go, gdybym tylko miał więcej czasu. Skoro chce grać nieczysto, pokażę mu, że trafił na równego sobie. Ale to ja robię, a nie ty. To my tu harujemy, a nie ty. To my jesteśmy równe jemu. Halo. Przejedź obok kowala. On powinien tam jeździć. No właśnie, przecież ma konia. I ma syna. Na synu. Syna powinien dosyłać na takie misje, a nie jakąś dziewczynkę, która dopiero tu przyjechała i dwie dziewczynki. Przejdź obok. Jedne ubrały kurtki, kurtki je przekupiły. No, ledwo kurtkę dostały, żeby nie marznąć, a tu ciul już mają jechać dalej, nie? Przejdź obok kowala, kierując się w stronę wzgórz. Przy drodze na zakręcie prowadzącym do placu budowy znajdziesz rozdzielnicę elektryczną. Tak, jeszcze nie, niech nas prąd porazi. Już lecę. Dzięki.
Dzięki. Być może uda się wyłączyć ten paskudny billboard, odcinając prąd. Zaznaczę to miejsce na twojej mapie. To powinno dać nam trochę czasu. Czemu on bazgrzy nam po mapie? Nie wiem, biedna mapa. Szkoda mapy. Chodźmy. Tędy chyba, nie? O! O, coś tu jest! Tam jest śmieć. Czyli jednak. Tak na Maję spojrzałaś, myślałam, że o nim. Ej, faktycznie śmieci nie, są. Nie, to jest buletka. Ja już też buletka? Chyba... Buletka? Co to jest buletka? Butelka! Buletka! Ale pojawiło mi się w inwentarzu, no jest jakiś śmieć. No ja już drugiego zebrałam, dopiero strzeliłam. O, tam też jest. Ja już to robię tak automatycznie. Dobra, to zaczekam. Gdzie ty jesteś? O, chodźmy. Jest jaka dramatyczna muza. Chodźmy. Może dlatego, że oni tu są? Nie wiem, brzmi jak halloweenowa trochę. Jest taka smutna. To się masz? No. Może Murland jest smutny. Bo chcą osiedle zbudować, na którym nikt nie będzie chciał mieszkać. Tak. Aha, bo to jest, wiesz, taka dramatyczna misja pod osłoną nocy, nie? My się tak czołgamy przez te krzaki, żeby nas nikt tak, nie zauważył. Tak, banana na pewno się poczołga. Wcale nie jedziemy właśnie cwałem po drodze kamiennej, by nas było słychać z kilometra. Okej. To będzie sabotaż roku. Pracowanie. Sabotaż roku? No i elo. O, i najlepsze jest to, że nikt nie zobaczy, że ktoś wyłączył billboard. Że się już nie świeci, nie? Ale patrz, wybrałyśmy idealny moment, aby nagrywać tą grę, bo jest ciemno i naprawdę takie sabotaże. Na szagę, przez liście. No, wcale właśnie nie mijamy tych ziomków, którzy to powinni pilnować, a oni mają w dupie, chodzą sobie z jakimiś latarniami na plecach, nie? No, nawet nie zauważyli, że nie wyłączyłyśmy GPS-y, GPS-y. Dzikie psy. O. Tak. Oni nie mają mózgów. No, de facto. Hej. Hej, przystojniaku. Ha, ha! Aż tutaj słychać krzyk tego furiata. Teraz mam trochę więcej czasu. Tyle, ile mi potrzeba. Nie musimy już oglądać tego wstrętnego billboardu. G, E, D. Teraz muszę tylko udowodnić, że jestem prawowitym właścicielem działki. W ten sposób powstrzymam pana Campbella. Mój ojciec otrzymał akt własności stajni 50 lat temu od baronowej Silvergrade, która zamieszkuje zamek. O Jezu, tam będą te dramy, pamiętasz? Jezu. Nie mogę znaleźć tych dokumentów tutaj, ale myślę, że nasza dawna księgowa pani Holdsworth będzie wiedziała, gdzie szukać tego aktu. Ma wszystkie sprawy naszej stajni w małym palcu. W zeszłym roku przeszła na emeryturę i teraz całymi dniami pielęgnuje kwiaty przed swoją uroczą chatką. Jak ona na tą emeryturę od 5 lat przechodzi. Jedź do niej. Powinna powiedzieć ci, gdzie są dokumenty. Znajdziesz ją w czerwonej chatce z drewna niedaleko stajni, w pobliżu wybrzeża. Czerwonej? Właśnie ja też nie pamiętam, że ona jest czerwona. Chodźmy. Pojedźmy na skróty. Tędy. Za mną, przybyszu. Jadę. Zmieścimy się tu? Jadę. Między wozem Dobre, a ścianą? Zmieścimy się. Zmieścimy dawaj się trytytka. Te konie są szczupłe, bo ich nie karmili. Ty faktycznie ona jest czerwona. Ej, ja nie pamiętam. Czemu ja jej nie pamiętałam, że ona jest czerwona? Bo oni go chyba zaktualizowali, wiesz? To jest chyba nowa grafika, czy nie? Nie, stara. Nie pamiętam. What the fuck? Dobra. Jakoś tak w głowę mi się wbił jakiś brązowy czy coś. Dobra, uwaga, będę panią Holdsworth. Hej, kochana! Modulacja głosu. Dajesz. Witaj, kochana! Co mogę dla ciebie zrobić? Niech no pomyślę. Chyba mieliśmy tu taki akt własności, ale zgubił się kilka lat temu, gdy Katrin, żona Tomasa Murlanda, zmarła w połogu. Tomas przestał interesować się dokumentami, sprzedając każdą wolną... Oj... Przepraszam, pomyłka, słowa mi się plączą.
Spędzając, kochaniutka, spędzając każdą wolną chwilę z koni. Jak się czuł? Ale słuchaj mnie, słodziutka. Wszystkie dokumenty trafiły do skrzyni, którą zawieziono ojcu Katrin. Jest duża szansa, że akt własności znajduje się właśnie tam. I ojciec nazywa się Jaspel. Jaspel. No, czekaj. Babcia się przyjęzyczy. Nie, ona nie ma zębów, okej, ona jest szczerbata. Już nie wymawia R. A syn to oczywiście Justin. Jasper obwinia się. Kurne. Śmierć. Jasper obwinia Tomasa o śmierć Katrin. Dlatego od 20 lat ze sobą nie rozmawiają. To bardzo przykre, że ta wrogość trwa już tak długo. Ale jeśli ktokolwiek ma ten dokument, stawiałabym na starego Jaspera. Babcia chyba ma na niego oko. Nie będzie go jednak łatwo przekonać, żeby się z nim rozstał. Jaspera znajdziesz w pobliżu drogi wiodącej do Fortu Pinta, nieopodal muru. Naciśnij klawisz M na klawiaturze. Kliknij minimapę, aby otworzyć mapę ogólną. Jasper jest oznaczony małym, zielonym wykrzyknikiem. Powodzenia, kochana. Okej. Dokumenty z przeszłości. Ja myślę, że oddamy kochankowi Tomasa te dokumenty i chyba będziemy kończyć. Tak, myślę, że mój głos już umarł. Ale strasznie szybko leci, nie? Masakra. Ta gra, jak się tak gra, to zagina czasoprzestrzeń. Mój mózg też zagina. I struny głosowe niszczy. Właśnie słyszę. O kurczę, ale straszne dynie. No, straszne. To teraz w ramach rekompensaty ja wezmę Jaspera. Dzięki. Mój głos musi się odratować do koń mi się sam zatrzymał. O, mi też, ale chamsko. Gratuluję, że mnie znalazłaś. A teraz możesz znów mnie zostawić. O, nowy poziom. Takie, wiesz, fajnie, że przyszłaś, ale teraz wypadł. Tu. Jakie to jest głupie. Kocham tę grę. I tym jakże pozytywnym akcentem. O Boże, jestem taka rozchachana teraz. Jeszcze tornado tam gdzieś za nami lata, ten tu fajkę pali. A my zakończymy ten piękny odcinek. Była ze mną oczywiście René. Pinker. Była ze mną René Pinker i Trytytka Pinker. Ze mną była Rititka Pinker. Rititka. Rytika, Boże, Trytytka. Ale dzielnie jeździłyśmy na melonie i bananie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten pierwszy piękny odcinek. Trzymajcie się, no i cześć. Cześć. I don't know what to change me now. 'Cause I like to be